Cześć, tu Ernest! To już pora na 7 tydzień wyzwań. I w tym filmiku radzę wam lokację sekretnej nagrody oraz przekażę kilka tipów na ten tydzień. Zanim zaczniemy, to serio, ja dopiero kilka dni temu się skapnąłem, że po zrobieniu jakiegokolwiek wyzwania można wyjść z meczu. A i tak wam się zaliczy. Byłem w przekonaniu, że to tak nie działa. Dzięki temu w niecałą godzinę ukończyłem kilkanaście wyzwań na ważance. Warto o tym wiedzieć. W tym tygodniu niestety nie ma żadnych ciekawych wyzwań z szukaniem, ale za wykonanie ich wszystkich jest sekretna gwiazdka, którą jak zawsze pokażę wam na koniec. Pierwsze wyzwanie w tym tygodniu zlecam nam zdobyć 100 punktów obrażeń ze zbieraka. To jest bardzo proste, od kiedy zbierak zadaje aż 20 punktów obrażeń. Chyba najłatwiejszym sposobem na to jest rozpoczęcie oddziałów, powalenie kogoś i dobicie ze zbieraka. Ale możecie też próbować na dachach. Jeśli uderzycie pierwsi, to macie gwarantowaną wygraną, a przynajmniej chociaż dwa uderzenia. Następne dwa wyzwania polegają na odwiedzeniu dwóch różnych miejscówek w jednym meczu, jasne i proste, oraz na odwiedzeniu trzech pirackich obozów w jednym meczu. Oba są proste do wykonania. Pirackich obozów jest w sumie 7. Widzicie teraz mapkę ze wszystkimi lokacjami. Do tego wyzwania polecam tryb na parzanka, możemy się odradzać, mamy lotnie i tak dalej. Czwarte wyzwanie, już dla posiadaczy karnetu bojowego, polega na zadaniu obrażeń przeciwnikom z góry. I to wyzwanie można bardzo łatwo zrobić z wyzwaniem szóstym, które polega na zdobyciu obrażeń jeżdżąc tyrolką. Jak widzicie na gameplayu w tle, najlepszym wyborem jest naparzanka. Jeśli będziecie mieli farta, to może wam się trafić tyrolka w strefie, jeśli nie, to zawsze możecie rozpocząć kolejny mecz. Jak już tak się stanie, to wskoczcie na dowolną tyrolkę z widokiem na naparzankę. I po prostu strzelajcie w co się da. Oczywiście nie zapomnijcie o jakiejś MC. Mi udało się znaleźć skarb i stąd mam złotego skara. Do tego tym właśnie sposobem uda wam się zdobyć obrażenia nad waszymi przeciwnikami, co zaliczyłem czwarte wyzwanie w tym tygodniu. Piąte wyzwanie za to rozkazuje nam otworzyć 7 skrzyń na zalewie zdobyczy lub butnym brzegu. Do tego wyzwania polecam włączyć pomoc ekipy, jeśli macie kogoś wolnego do gry. Wasz znajomy na tym samym wyzwaniu powinien zrobić to samo. Teraz niech wasz znajomy poleci na jedną z tych miejscówek, a wy na drugą. Tym sposobem bardzo szybko wykonacie to wyzwanie, ponieważ obaj będziecie mieli do dyspozycji całe miejscówki. Ostatnie wyzwanie w tym tygodniu zlecam zdobyć eliminację w różnych nazwanych miejscach. Nazwane miejsce to na przykład wykrzywione wieże. Proste. I wiem, powtarzam się, ale naparzanka jest naprawdę dobra do takich wyzwań. Po wykonaniu tych wszystkich wyzwań otrzymacie taki oto krem wczytywania. Ten oto rysuneczek w lewym dolnym rogu zdradza nam lokację sekretnej gwiazdki, którą można zdobyć po wykonaniu wszystkich wyzwań w tym tygodniu. Gwiazdka powinna się pojawić na pleckach drewnianego króliczka na brzegu mapy. I to tyle. Ja dziękuję za oglądanie, życzę powodzenia i do zobaczenia w busie bojowym.